jest to precedens ustrojowy, który pod pretekstem oczywiście pandemii próbuje się wprowadzić i wspólny dług, o którym się mówiło wcześniej, i wspólne podatki. Także ten cały fundusz odbudowy to jest duża pułapka zastawiona na państwa. No i my w swojej naiwności po prostu się na to zgadzamy. My jesteśmy w stanie takie pożyczki po prostu zaciągnąć samodzielnie jako państwo. Nie potrzebujemy do tego Unii Europejskiej. Pamiętajcie państwo, te wszystkie środki, które tutaj będą płynąć, te wszystkie pieniądze, o których tutaj mówi teraz rząd, te 700 miliardów złotych, to nie jest tak, że to wszystko są bezzwrotne dotacje. Pożyczek jest więcej niż dotacji, to jest pierwsza rzecz, a najważniejsza rzecz, tych pieniędzy nie możemy wydawać na to, na co chcemy. Nie na to, na co idzie nasz interes narodowy, nasza racja stanu. My musimy je wydać tak, jak o tym zadecyduje Komisja Europejska, bo przecież nie po to wysyłamy ten Krajowy Plan Odbudowy do Komisji Europejskiej tak wcześnie, żeby ona go zaakceptowała, bo ona musi się na to zgodzić. No i co najważniejsze, wszyscy państwo doskonale pamiętacie, że obowiązuje mechanizm praworządności, tak zwany mechanizm praworządności, czyli powiązanie wypłaty unijnych funduszy z praworządnością. Co to oznacza? To oznacza, że każdą z tych złotówek, o której właśnie teraz wszyscy w rządzie mówią, łączy nas Polska, będzie można po prostu wstrzymać. Komisja Europejska swoją decyzją będzie mogła wstrzymać z tego powodu tylko i wyłącznie, że u nas źle się przeprowadza reforma sądownictwa, albo Trybunał Konstytucyjny orzekł nie pomyśli opozycji, albo Komisji Europejskiej, albo mamy takie, a nie inne prawo, albo chcemy mieć sędziów dożywotnio i tak dalej, i tak dalej. Właściwie każdy projekt legislacji w Polsce będzie mógł uznany być przez Komisję Europejską jako niepraworządny, a co będzie stanowiło podstawę do tego, żeby wstrzymać wypłatę tych środków finansowych. Także w dużo lepszej sytuacji bylibyśmy, gdybyśmy sobie sami zaciągnęli tą pożyczkę na rynku kapitałowym, żeby odbudować gospodarkę po pandemii. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, teraz poręczamy Unii Europejskiej, wszystkim państwom członkowskim te pożyczki, dlatego że my nie mamy wpływu na to, jakie decyzje podejmie Grecja, Włochy, Hiszpania, które właściwie w każdej chwili mogą stać się niewypłacalne, a to my poniesiemy właśnie koszty ich pożyczek.